Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj kilka słów na temat kolejnego Nowiu Księżyca. Nów Księżyca ma miejsce 24 czerwca, czyli po nocy świętojańskiej. I jest to Nów w Raku tym razem, a my mamy ametystowe, telepatyczne spotkanie, które jest bardzo, bardzo wyjątkowe. Ponieważ sama energia ametystu, energia tej wibracji fioletowej jest niezwykła. Jest bardzo silna, bardzo wyjątkowa i jest to energia przemiany pozytywnej, takiej transformacji, ale również duchowości, wzrostu starej wiedzy. Czyli pomaga nam nie tylko odczuć taką wewnętrzną wolność, ochronę tej siły wyższej, siły boskiej, ale również takie odczucie prowadzenia przez tą moc wyższą. Ta energia pomaga uzyskać samoświadomość, zaufanie we własne siły, we własne możliwości i jest idealna, jeżeli chcemy zmienić jakąś sytuację z tej aktualnej, w której jesteśmy w tej chwili, na lepszą. Czyli w każdej dziedzinie naszego życia to, co mamy w tej chwili, można zmienić na coś lepszego. Jest to również pomoc, by znaleźć sens życia i przede wszystkim, by przypomnieć sobie starą wiedzę. Starą wiedzę, którą wynieśliśmy z naszych poprzednich inkarnacji, z poprzednich wcieleń, która jest zakorzeniona w nas głęboko, głęboko. Wiedzę naszych przodków, doświadczenia naszych przodków, ale tą wiedzę pozytywną, czyli nie tylko by sobie ją przypomnieć, ale również idealnie wykorzystać ją w aktualnej sytuacji. Ponieważ energia fioletowa to jest również takie spojrzenie jak gdyby z góry na nasze życie i podjęcie właściwych decyzji. To jest harmonia duchowa, siła woli i to jest taka pomoc tej siły wyższej, by być w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie zgodnie z naszym powołaniem, czyli z tym celem naszej duszy, duszy, która przyszła tutaj w tym momencie i ma do zrealizowania pewne doświadczenia, pewne cele. I poprzez tą energię udaje nam się nie tylko uzyskać dostęp do tej wiedzy, ale również przypomnieć sobie to wszystko, co jest dla nas ważne, by realizować nasze cele, nasze marzenia i by podążać drogą, która jest zgodna z naszym właśnie tak zwanym powołaniem. Jeżeli jednak potrzebujesz tej energii w sferze zdrowia, to jest właśnie ona idealna, by przynieść takie ukojenie, uzdrowienie, ale również wskazać, przede wszystkim wskazać przyczyny danego stanu. Czyli gdy na przykład chorujesz na migreny, na jakieś bóle w różnych częściach ciała, to poprzez tą energię udać się nie tylko to przemienić, zmienić tą sytuację aktualną na lepszą, ale również ta siła wyższa pokaże Ci, jakie są przyczyny. Czyli jakie sytuacje, jakie energie te bóle w ciele powodują. Ponieważ jak wiesz, ból to jest tylko taki impuls, aby zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Ciało daje nam takie impulsy, takie wskazówki. Energia fioletowa to jest również siła ducha, siła powodzenia materialnego, powodzenia finansowego, inspiracja, mistyka, magia, sztuka i motywacja. Czyli jak widzisz, bardzo, bardzo wiele różnych aspektów naszego życia ta energia dotyka. I tym razem pracujemy z czakrą korony, jeżeli oczywiście masz na to ochotę, czyli również jeżeli tutaj występują jakieś blokady, jeszcze jakieś bariery, to również tą energię można, nie trzeba, ale można do tego wykorzystać. Wszystko opisane jest na mojej stronie mariabucardi.pl pod aktualnymi terminami spotkania z Marią Bucardi i tam są również dostępne talizmany do tego spotkania, które mogą zostać zaprogramowane energetycznie na dany cel, ale tą oczywiście energią fioletową, energią przemiany pozytywnej i transformacji. By idealnie przygotować się do tego spotkania, możesz pracować według mojej książki Jak rozmawiać z aniołami z siłami fioletowego promienia, czyli Archanioł Zadkiel, Lady Amethyst, ale również inne siły światła odpowiedzialne za tą wibrację.
Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Twoja Maria Bukarti.